Cześć, dzień dobry, nazywam się Józef Kącki i witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Leaders Island z Warsztatu Lidera. W tym programie razem z zaproszonymi mentorami dzielę się wiedzą i praktycznymi wskazówkami, jak być lepszym liderem dla swoich współpracowników. Jeśli jesteś liderem lub menedżerem, który chce się rozwijać, korzystać z doświadczeń innych praktyków i w ten sposób szlifować swoje umiejętności, Zapraszam do warsztatu. Ten program jest zdecydowanie dla Ciebie. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, witam Was bardzo serdecznie w 60. odcinku podcastu z warsztatu Lidera. Tematem dzisiejszego programu jest kryzys. To jest bardzo popularne słowo, które w Leaders Island słyszymy. Wielokrotnie, ostatnio odmieniane na bardzo różne przypadki. Słyszymy o tym pojęciu czy efekcie od pracowników, od liderów, którzy mówią o sobie, w sensie o sobie w kryzysie, ale też mówimy o słyszymy ich, kiedy mówią o kryzysie, który dotyka ich współpracowników. Jest to też, myślę, jeden z najczęstszych tematów rozmów z działami personalnymi, ludźmi odpowiedzialnymi za HR czy z HR biznes partnerami. Mamy, myślę, bardzo ciekawe doświadczenie wspierania właśnie liderów i organizacji w kryzysie, i dlatego właśnie dzisiaj z moim gościem porozmawiamy o kryzysie w środowisku pracy, zarówno w odniesieniu do lidera, jak i do pracowników, czyli członków zespołu lidera. A moim gościem jest dzisiaj. Liderka, bardzo doświadczona, z ponad 20-letnim y, praktycznym doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w dużych międzynarodowych organizacjach. Obecnie jest dyrektorką Centrum Technologicznego Hitachi Energy. I oprócz tego doświadczenia, właśnie liderskiego i menedżerskiego, skupia w sobie także. Kompetencje i wiedzę, oraz doświadczenia z obszaru coachingu i mentoringu kryzysowego. Jest współtwórczynią konsorcjum Suwak i yy, jest też mentorką, którą możecie spotkać w Leaders Island, właśnie w roli osoby wspierającej liderów, pracowników i organizacji w walce z kryzysem. Dlatego dzisiaj będziemy się odnosić do tego naszego wspomnianego, bardzo praktycznego doświadczenia. Panie i Panowie, moim dzisiejszym gościem jest Krystyna Pietrzykowska. Cześć, cześć. Witam wszystkich. Cześć Józef, bardzo Ci dziękuję za wprowadzenie. Bardzo mi miło. No i dziękuję za zaproszenie do tego podcastu. Dzień dobry, cześć Krystyno. Co dobrego u Ciebie słychać? No to wszystko zależy, gdzie się ucho przyłoży. No dobrze, no to przy, jeśli przyłożymy do tej roli liderskiej, to jest też duża część Twojej tożsamości, więc powiedz z tej perspektywy. Hmm, to zadałeś, wiesz, trudne pytanie, bo myślę, że wielu z nas i wielu liderów doświadcza teraz takich dość trudnych sytuacji związanych chociażby z sytuacją geopolityczną na świecie, bardzo ogólnikowo mówiąc. No ale też trzeba pamiętać, że COVID, lockdown i wszystko to, co się w, wydarzyło w ostatnich dwóch latach, na pewno zostawiło w nas pewien ślad. Dodatkowo pracuję w organizacji, która od dwóch lat jest w zmianie i te zmiany teraz nabrały na intensywności. No i nie da się ukryć, że to nie jest bez znaczenia dla całej organizacji, więc okres jest dynamiczny. No tak, ja myślę sobie, że przez ostatnie dwa lata mamy tak wiele różnych czynników, które wpływają na kontekst tego, jak się pracuje, że Siłą rzeczy, liderzy, którzy byli odpowiedzialni za bardzo różne aspekty funkcjonowania e, zespołów, e, no, zostali, można powiedzieć, skazani przez rzeczywistość na e, także koncentrację e, i skupienie się na tej warstwie, tak zwanej miękkiej, bo ona odgrywa, okazuje się, teraz bardzo kluczowe zdanie i myślę, że wszyscy już czujemy bardzo dobrze, że człowiek nie jest. Robotem nie jest maszyną, nie jest humanoidem, który ma po prostu przez 8 godzin zachowywać się zgodnie z określoną specyfikacją, bo to jest zbyt duże uproszczenie. No dobrze, mamy rozmawiać o kryzysie, o radzeniu sobie z kryzysem. To zacznijmy od specyfiki, bardziej specyfikacji nawet o omawianego zagadnienia. Czym jest zatem kryzys? No oczywiście my mówimy o kryzysie emocjonalnym, tak? bo chciałabym, żebyśmy to tak. odróżnili, żeby wszyscy też usłyszeli, że mówimy o kryzysie emocjonalnym, czyli tym, co się dzieje w nas. No i wiesz, kryzys jest to po prostu odczuwanie lub takie doświadczenie, wydarzenia lub sytuacji jako pewnej trudności, takiej, mówi się trudności nie do zniesienia. Ważne to, co trzeba podkreślić, że jest to subiektywna ocena każdego z nas. Natomiast wyczerpuje nasze zasoby wytrzymałości. I narusza takie nasze mechanizmy radzenia sobie z trudnościami. Bardzo ogólnie o kryzysie. No i jest też taką w zasadzie konsekwencją, bo jak już mówimy o liderach, tak, to możemy też powiedzieć, że kryzys jest taką konsekwencją znaczącego obniżenia się zasobów, bym powiedziała, psychicznych. I też wynikających często z takiego nieskutecznego zmagania się z sytuacją, właśnie interpretowaną jako zagrożenie. Stąd we wstępie poruszyłam zarówno ten COVID, jak i dużo zmian, które myślę, że w wielu organizacjach obecnie następuje. Czy, czy toczą się przez ostatnie lata? Dziękuję za tą definicję i za zwrócenie uwagi, że zawężamy naszą dyskusję do kryzysu emocjonalnego. Ja bym, można powiedzieć, uwypuklił, podkreślił ten aspekt, o którym powiedziałeś, że kryzys rodzi się w, w, w momencie, kiedy. Ja jako osoba, która, która jest w kryzysie, zaczynam postrzegać sytuację, która jest przede mną, jako, jako sytuację, która jest nie do pokonania, prawda? I tutaj zaczyna się robić to, to napięcie. Jeszcze bardzo podoba mi się takie sformułowanie, które się często pojawia właśnie w, w definicjach wokół kryzysu, czyli, czyli tak zwanej normy psychologicznej, prawda? Czyli mamy człowieka, który jest w pewnej normie psychologicznej, człowieka, który jest poza tą normą, bo na przykład wchodzi w, w kryzys, a to oznacza. Że tak jak powiedziałaś, jego zdolności, pewne poznawcze, emocjonalne, ale też kreatywność i kilka innych rzeczy, o których mówimy, zaczynają się zmniejszać na tyle, że są niewystarczające do tego, żeby sobie z tą sytuacją poradzić. Ale kojarzysz ten żart, że jesteśmy ewentualnie jesteśmy tylko niezdiagnozowani. <laughs> Tak, no gdzieś można tak, można tak powiedzieć, więc od razu, skoro jesteśmy, ludzie się dzielą na tych, którzy są w kryzysie, czy byli w kryzysie, i ci, którzy jeszcze nie są zdiagnozowani, no to później przechodzimy do, do pytania przekornego czy kryzys może mnie nie dotknąć w życiu? Czy może to jest tak, jak trochę z ubezpieczeniami domu od, od pożaru. To znaczy, no, rozmawiamy o tym, kupujemy polisy, ale w sumie on się może nie wydarzyć. Czy to jest prawdopodobne, że jak będę, prawda, nie wiem, dużo biegał, pił wodę z cytryną i, i zdrowo jadł z dużą ilością warzyw, ryby i, i nasion, to, no to ten kryzys po prostu nigdy do mnie się mówiąc kolokwialnie, nie przylepi. Nie ma czegoś takiego. Bo oczywiście mamy kryzysy rozwojowe, które są częścią naszego życia i każdy z nas przechodzi przez taki kryzys rozwojowy. Tak się rozwijamy, tak? tak? I oczywiście pomijam te kryzysy, które przechodzimy w dzieciństwie, kryzysy rozwojowe, natomiast każdy z nas albo w pewnym wieku doświadcza tak zwanego kryzysu przełomu wieku, gdzie sobie zadajemy bardzo egzystencjonalne pytania. Więc raczej nie ma takiej sytuacji, ale możemy go przejść w sposób, bym powiedziała łagodny. No dobrze, to rzeczywiście to było przekorne pytanie, bo ja niestety stwierdziłem znaczy znalazłem w literaturze takie bardzo trudne, smutne wręcz stwierdzenie, że no niestety, ale kryzys może dotknąć absolutnie każdego z nas. Zresztą nawiązałaś do bardzo ciekawej idei, teorii, którą polecam naszym słuchaczom zgłębić, mianowicie coś, co nazywa się fazy rozwojowe według Eriksona, które pokazuje, Właśnie rozwój człowieka, w, 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 można powiedzieć, jako podróż w ośmiu odcinkach, które się składają z ośmiu faz, i właściwie taką też refleksją, która z tej teorii wynika, że przejście pomiędzy jedną a drugą fazą jest zwykle, żeby nie powiedzieć zawsze, poprzez y, kryzys. Więc no, jeśli większość ludzi dorosłych ma w swoim życiu y, y, kryzysy. No to w takim razie brnijmy dalej w ten temat. Jeszcze to z taką ja w sumie To Ja jeszcze dodam, no właśnie, mhm. przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale ja tu jeszcze dodam w takim razie, że wiesz, my mówimy, że każdy kryzys ma aspekt rozwojowy, no bo też warto sobie zdawać sprawę, że najczęściej nie reagujemy na sam kryzys, nie? Bo co to oznacza sam kryzys? Natomiast reagujemy na fakt niedostępności strategii, które pozwalają nam sobie poradzić z tą sytuacją. Nazwijmy ją kryzysową, ale tak naprawdę z tą trudnością, która wydaje nam się nie do pokonania. Nie? Więc jest to zawsze i to należy podkreślić, że to, że coś dla nas staje się kryzysem, to zawsze jest kwestia takiej naszej interpretacji. Mhm. Tak, myślę, że też do tego dojdziemy, ale warto to podkreślić, że rzeczywiście można powiedzieć takim efektem końcowym sytuacji kryzysowej, tego co, jak się ją przepracuje, może być wzrost i i przekucie tej sytuacji na coś dobrego, co oczywiście nie oznacza, że zachęcamy ludzi do specjalnego, z premedytacją, wprowadzania się w kryzys. Ja bym jeszcze dodał jedną gwiazdkę, a propos, a propos kryzysu i tego, czy, czy można go przeżyć, czy można go, albo inaczej, czy można go unikać w życiu, że warto zwrócić też uwagę, że dość często, przynajmniej tak spotkałem się w literaturze z takim opisem, że dość często ludzie nie nazywają wprost kryzysem tego, co przeżywają z różnych powodów, bo nie chcą tego nazwać albo nie są tego w stanie zauważyć. Przychodzi mi tutaj do głowy moja kiedyś wizyta dwutygodniowa na Wydziale Kardiologii w szpitalu, jak to właśnie przyjechał pacjent obok. No i, no i okazało się suma summarum, że z ciężkim zawałem serca, ale, ale w sumie po dwóch dniach, bo on w sumie nie zauważył. Znaczy coś go bolało to serce, i wtedy sobie zapalił trzy papierosy pod rząd i mu przeszło. No więc y, możemy też tego nie zauważyć, co się dzieje wokół nas. No to w takim razie, następnym, kolejnym pytaniem, tak myślę, y, dość y, oczywistym jest: no to dlaczego ja wpadam w ten kryzys? Więc wiesz, no jeszcze raz przypomnijmy, że kryzys to taki stan nierównowagi emocjonalnej i często dezorientacji poznawczej. Tak? No i skąd on się bierze? No bierze się tak naprawdę z odczuwanego lęku, obaw, które, które my jako ludzie przeżywamy. I nie bez kozery wspomniałam na początku o całej sytuacji związanej z COVID-em czy ze zmianami w organizacjach. No bo to już w ludziach wzbudzało pewien lęk, szczególnie COVID i lockdown. To, z czym się spotykaliśmy jako mentorzy coachu, kryzysowi też w konsorcjum Suwak, co sygnalizowali do nas ludzie, to mówili, nie mam kontroli nad swoim życiem, tak? nie wiem, co się dalej wydarzy. Tak? Nie radzę sobie z tą sytuacją. No i też często się u ludzi pojawiało poczucie nawet straty. Też u niektórych uczucia szoku, tak, jedni odczuwali złość, krzywdę, no czyli pojawiały się wszystkie takie emocje, które też się czasami nasilony lęk, takie wszystkie emocje, które powodowały u ludzi, czy jakieś stany około kryzysowe, nazwijmy to łagodnie, czy sam kryzys. No a jeżeli popatrzymy na samego lidera, no to jak gdyby wiemy, że lider działa pod większym stresem. Bym powiedziała, bardzo często, tak, jednak praca, którą wykonuje, często powoduje podwyższony stres. Jeżeli na to nałożymy jeszcze, właśnie COVID, jeżeli na to nałożymy jakieś wież, dynamiczne zmiany rynkowe, nazwijmy to w taki sposób, no to często to ta sytuacja, która nastąpiła kilka tygodni temu, mogła być takim katalizatorem, czy dla wielu była takim czynnikiem spustowym, gdzie rzeczywiście obserwujemy no, pogorszenie się kondycji psychicznej. Nie tylko u liderów, tylko tak naprawdę u większości ludzi, chyba bym powiedziała, przynajmniej wielu ludzi z którymi rozmawiam, sygnalizują takie sygnalizują pogorszenie kondycji psychicznej, ale też widzimy pewne objawy, nie? No to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś w kontekście. Nie czuję, żebym miał, miał lub miała kontrolę nad swoim życiem, bo ja myślę, że świat jest po prostu nieskończenie złożony i my, żeby w nim funkcjonować, bardzo go upraszczamy, prawda? No to widać choćby przez na, na, na poziomie. Osobowości, bardzo lubię powiedzenie, że zdrowy rozsądek to jest system przekonań, który tworzy się do 16 roku życia, który jest oczywiście bardzo, bardzo wielkim uproszczeniem, prawda? I nagle się okazuje, że ta złożoność, ona zaczyna się odzywać jakieś przebłyski mówią: Słuchaj, nie masz nad tym kontroli, nad tym kontroli, nad tamtym, właściwie nad wieloma rzeczami nie masz kontroli, bo to, co, co wydaje się, że jest stabilne, jest, jest tylko i wyłącznie pewnym status Kwo tu i teraz. I to jest jeden z elementów. Kolejny, który wspomniałaś, to jest duża odpowiedzialność. Odpowiedzialność za, no właśnie, z punktu widzenia lidera, za zespół, za procesy, za wyniki itd. i tak dalej. I takie mam wrażenie, że jeszcze przed COVID-em, jeszcze przed właśnie konfliktem w Ukrainie, jeśli jeszcze przed Polskim Ładem i kilku innymi kluczowymi czynnikami, które utrudniały życie większości liderów, no to. Duża część, można powiedzieć, tej rzeczywistości była w miarę stabilna, prawda? Ludzie przychodzili do pracy, pili kawę w, z Dobrego Ekspresu, szli w branży IT na stand-up, ustawiali sobie pracę w miarę komfortowo, zakładali słuchawki i pracowali. No i przynajmniej ta, można powiedzieć, stabilność ludzi, których mam w zespole, można powiedzieć, mówiąc tym językiem, który przywołałem wcześniej, wszyscy byli w normie psychologicznej, prawda? Ale teraz nagle okazuje się, że ten, że ten mechanizm zaczyna być coraz bardziej rozedrgany, i to też jest bardzo duży obszar czy duży czynnik ryzyka, który ja jako lider muszę w jakiś tam sposób kontrolować. Jest też tak, że czasem. Awans na stanowisko lidera może być wbrew pozorom początkiem czy zaproszeniem do, do, do kryzysu, szczególnie jeśli taki lider jest obarczony dużą odpowiedzialnością, nie ma właściwie doświadczenia, nie ma wsparcia. Większość firm, tak pokazują statystyki, nie przygotowuje tych ludzi do kompletnie nowej roli. Więc dzień wczoraj, przed awansem byłem dobrym specjalistą, dzień po awansie czy w dniu awansu staje się nagi. Do tego jeszcze dodamy sytuację, że przestaje sobie radzić z ludźmi, za których odpowiadam lub nie realizuję wyników, no to, no to to może być takie napięcie, które jeśli w głowie mam jeszcze jakiś obraz doskonałości, prawda, jakiegoś lidera, liderów, których być może podziwiam i i skracam niestety ten odcinek, który oni przeszli od doskonałości do, czy, czy od, od braku kompetencji do doskonałości, który zwykle trwa latami. No to, to też może być jeden z elementów, który powoduje, że, że ten kryzys się pojawia. Zmiana, złożoność, kontrola, doskonałość, odpowiedzialność. Takie chyba słowa, które bardzo często w świecie liderów jakby dokładają tą kolejną cegiełkę do plecaka, prawda? Dokładnie tak, poruszyłeś kilka aspektów, ale poruszyłeś też mianowanie lidera, nowego lidera, no i to popatrz, ile tutaj rzeczy się dzieje. Jeżeli ktoś mianuje lidera i nie mówi mu na przykład, tak, doceniam w tobie to, tamto i siamto, widzę taki taki potencjał, tak, rozumiem, że nad tym możemy popracować, ale to masz świetne, widzę cię w tej roli, czy ty się w tej roli widzisz, nie? czyli nie ma takiej tej informacji zwrotnej, ale nie ma tej, tego dialogu, który by mnie umocnił na tej pozycji lidera i powiedziałby mi wow ktoś we mnie wierzy tak czyli zadziałałby pozytywnie na moją ocenę i takie poczucie wartości tak że ty jako lider mnie doceniasz tak widzisz we mnie potencjał i dlatego mnie mianowałeś na tą rolę lidera tak i mam to poczucie że skoro mówisz do mnie takim językiem rozwoju, czyli gdzie widzisz ten potencjał, co jeszcze uważasz, że należałoby na czymś popracować, czyli wskazujesz takie aspekty, to się mogę czuć zaopiekowana. Tak? Ten sam mój lęk przed nieznanym, bo o tym trochę mówimy w roli lidera, nowego lidera, mój lęk przed nieznanym, powiedzmy, jest mniejszy albo jest jakoś tam zagospodarowany, przynajmniej w jakimś stopniu. Tak? Mogę się czuć pewniej, no i niekoniecznie wtedy wpadnę w kryzys. Natomiast sam wiesz, bo też mamy te doświadczenia wspólne, że wielu liderów zostaje powoływanych na te stanowiska, po prostu trochę tak się to wydaje ad hocowo. Tak jak powiedziałeś, dzisiaj jestem ekspertem, na drugi dzień ktoś przychodzi i mówi, a, o, dzisiaj to jesteś liderem tego zespołu, i ustawia tam osobę w takiej dość, nie tłumacząc w ogóle dlaczego, ani nie dając jej wsparcia, w strasznie trudnej sytuacji. Bo po pierwsze, on, jak już jak był w tym zespole i nagle zostaje liderem tego zespołu, to musi zdawać sobie sprawę, że relacje się mimo wszystko zmienią, tak? Bo, bo jego rola się zmienia, tak? To już nie jest kolega z zespołu, który pisze ten sam fragment kodu albo jak gdyby współuczestniczy w tworzeniu produktu, tylko jest bardziej też osobą, która ma dodatkowe inne zadania, tak? Więc zmienia się ta relacja i też często z tym, z czym się spotykamy i wiem, że ty też to słyszałeś, że młodzi liderzy nagle mówili wow, no ja nie spodziewałem się, że nagle zespół trochę inaczej zacznie na mnie patrzeć, tak? Już zaczynam popadać w jakieś takie konflikty wewnętrzne. Czy ja się na pewno do tego nadaję? A dlaczego w ogóle, czyli moja wewnętrzna obawa, dlaczego ktoś mnie powołał na to stanowisko lidera, tak? No mogę sobie tłumaczyć, no coś we mnie zobaczył, ale co? Też nie pytamy, nie? Bo w sumie niekiedy to strach pytać. No i teraz ważne jest, no i oczywiście ci liderzy wpadają w kryzysy. Też warto pamiętać, że taki kryzys z reguły trwa tam do sześciu tygodni i jesteśmy w stanie własnymi zasobami z nim sobie poradzić, tak? Czyli rzeczywiście mając wokół siebie jakieś bliskie osoby zaufane, które zobaczą tą iskierkę, powiedzą, no wiesz, fajnie zostajesz tym liderem, bo zobaczył ktoś w Tobie to i to. Ja też to widzę na przykład, tak? Nie no, poradzisz sobie. No, i wiesz, ten etap takich z reguły, jak przynajmniej słuchamy od nowych, młodych liderów, trwa gdzieś do trzech, tygodni, do trzech miesięcy. przepraszam. No, i jeżeli mają to wsparcie, jest ktoś, kto rzeczywiście im pomoże zbudować, odnaleźć się w tej nowej roli, to sobie świetnie radzą z tym kryzysem. Gorzej, jeżeli nie ma czegoś takiego, nie ma tego wsparcia, też menadżer czy, czy lider nad danym liderem. Czy ktokolwiek, kto mógłby być jakimś autorytetem wspierającym nim nie jest? No i ten lider jest sam, boryka się z tymi problemami na poziomie zespołów. No i wiesz, w pewnym momencie, jak to się ładnie mówi, oswaja ten kryzys. No tylko, że w nim tkwi, nie? Poniekąd. No właśnie, tutaj odwołując się do naszych bardzo praktycznych sytuacji. Chciałem przywołać dwa przypadki, jeden, właściwie oba związane ze z stosunkowo młodymi, początkującymi liderami, o może tak, bo przecież u jednego z klientów, z którym, nad którym czy u którego współpracowaliśmy. Razem mieliśmy takie sytuacje wprost wyartykowane przez ludzi, które naprawdę no, są bardzo zastanawiające. Ludzi, którzy zostali awansowani właśnie na stanowiska liderskie i z automatu wpadli w kryzys, to znaczy właśnie pod wpływem lęku niewiary we własne zasoby i dla których ratunkiem była. Najbliższa rodzina, która musiała ich z tego kryzysu, można powiedzieć, domowymi sposobami czyli mówieniem, jesteś, dasz radę, jesteś zwycięzcą. Oczywiście trochę to już mówię cynicznie, ale ci ludzie musieli dostać wsparcie od najbliższych, i to pokazuje, jak można wylać no, dziecko z kąpielą. Taki klasyczny przykład czyli komuś z kim wiążemy nadzieję, i kto ma odpowiadać za pracę innych, załatwiamy na starcie załatwiamy na starcie wejście do kryzysu, tylko dlatego, że komunikacyjnie nie ograliśmy tej sytuacji dobrze, nie wytłumaczyliśmy, nie pokazaliśmy szerszego kontekstu tego, co było za tą decyzją, no bo jeśli ja wydarzyło się w moim życiu coś, czego ja nie rozumiem, nie rozumiem, jakie były kryteria, konsekwencje, jaka jest moja rola, no to wówczas ten lęk się pojawia, a jak widać, można to zrobić w bardzo dobrze skąd inąd zorganizowanej firmie nowoczesnej, która ma bardzo wiele różnego rodzaju narzędzi, prawda? I co druga osoba bada się popularnymi kwestionariuszami psychologicznymi to jest jeden właśnie z takich przypadków, a drugi, który, który też jest klientem z obszaru nowych technologii, nad którym pracowaliśmy, to była taka uwaga, uwaga prezesa, który mówił, że no tak, no po awansie jego doświadczenie to jest takie, że to już nawet nie trzy miesiące, ale około pół roku do roku zajmuje tym ludziom, żeby wyszli z tej paniki, która ich ogarnia po awansie, prawda? I to mi się z kolei wpisuje w takie popularne powiedzenie, że no, co go nie zabije, to go wzmocni. I tu zachęcam słuchaczy, żeby sobie y, rozpracować i rozłożyć na elementy, pierwsze, to przekonanie, które często jest wypowiadane, bo gdyby się tak głębiej nad nim zastanowić, ono nie do końca jest rozsądne. No bo po pierwsze, a jak zabije? A po drugie, jest wiele takich sytuacji, które nie zabiją, ale wcale nie wzmacniają. I tutaj najprostszym przykładem jest choćby y, Wielu żołnierzy, którzy wracają z różnego rodzaju akcji, y, misji pokojowych, y, bez uszczerbku fizycznego, ale z bardzo dużymi problemami jak choćby syndrom stresu pourazowego. No dobrze, ale powiedzieliśmy o młodych menadżerach, to ja w takim razie skoczę na drugą stronę, można powiedzieć, metryki. No bo może to jest tak z tym kryzysem, że to jest trochę odwrotnie jak z osteoporozą, prawda? Tam czynnikiem jednym ryzyka jest bardzo zaawansowany wiek, albo zaawansowany wiek, no to może w takim razie ten kryzys dotyczy głównie świeżaków na początku swojej drogi, a doświadczony lider, który z niejednego pieca chleb jadł. Jest już bardzo odporny na kryzys. Wiesz co, może najpierw jeszcze powiedzmy, że istnieje coś takiego jak stres, nie? No i ten stres gdzieś może być przyczynkiem do tego, że coś się rozwinie później w kryzys, a u niektórych liderów, jak wiemy, nawet w depresję, którą już, już jest bardzo poważnym stanem. No i teraz dobra, weźmy na tapetę takiego dojrzałego lidera, tak? Mogę przechodzić kryzys, o których już wspominaliśmy, czyli takie kryzysy, które zachodzą w toku normalnego życia. Dochodzę do kryzysu rozwojowego. Mam około 40 lat. Przechodzę kryzys rozwojowy, ale powiedzmy, przechodzę go, okej, okay, w miarę w łagodnie. Natomiast zaczynam zadawać sobie takie pytania: czy zrealizowałam swój cel życiowy? Tak, czy mam taką niezależność, na przykład na jakiej mi zależało, tak? czy, czy ja się w ogóle realizuję? Czyli popadam, też zadaję sobie takie pytania z zakresu kryzysu egzystencjonalnego, tak? Niekiedy dochodzi do konfliktów wewnętrznych związanych z tymi celami właśnie życiowymi, z odpowiedzialnością, z poczuciem wolności. Czy też niekiedy dochodzimy do takiego poczucia bezsensu tego, czym się zajmujemy? Nie? Jeżeli nie znalazłam jakiejś takiej drogi w życiu, która mnie satysfakcjonuje, to mogę powiedzieć, no dobra, tak, no przeżyłam ponad 40 lat na przykład i nie czuję, żebym się realizowała. Nie wiem, znamy też takie przypadki, chyba oboje, gdzie, gdzie ludzie też dochodzą do takich wniosków, prawda? Na to się nakładają jakieś sytuacje. Nieoczekiwane gwałtowne zmiany. Taką zmianą fantastycznie był COVID. Tak? Zwróć uwagę, że przed COVID mało organizacji zgadzało się na pracę z domu. No, generalnie nie było jak gdyby tak powszechnie akceptowalne. Były też organizacje, które bardzo chciały kontrolować, jak ludzie pracują z domu. A tu nagle z dnia na dzień nastąpił lockdown i nagle wszyscy pracują z domu. No i poruszyłeś jeszcze, wskoczę na chwilę do tego, co wcześniej powiedziałeś, poruszyłeś taki aspekt, pracowałam w spokojnym stanu, w środowisku, w zespole, znam ludzi, kawka i ustabilizowana sytuacja, a teraz popatrz, co się stało. Nagle mnie zamknęli w domu. Tak? Nie mam kawki ze znajomymi. Oczywiście są te wirtualne kawy, które szybko się znudziły. I każdy przeżywał na swoją modłę to, co się wydarzyło w kryzysie i nawet gorzej, tak? Bo często ludzie nie mieli w ogóle z kim o tym porozmawiać, co ja przeżywam. No I był to ewidentnie taki kryzys, oczywiście środowiskowy, ale też dla wielu mógł być takim kryzysem. No, prawie sytuacyjne bym powiedziała, tak, bo jeżeli gdzieś tam utraciłam pracę, przecież ludzie tracili pracę, byli przenoszeni na inne stanowiska, często wpadali w jakieś pułapki kredytowe z tego powodu, też mnóstwo ludzi, jak wiesz, z tego okresu doświadcza też takiego wypalenia zawodowego, nie? czyli popatrz, ile się dzieje jak gdyby na froncie tego, że jestem doświadczona, na przykład, nie? w jakie mogę popadać kryzysy, no i teraz jestem liderem, nie, no i, no i Wiesz, dotyka mnie to tak samo jak wszystkich innych. Tak? Mhm. No właśnie, teraz tak sobie pomyślałem. Bardzo lubimy w Leaders Island takie przeramowania do analogii sportowych. One bardzo często szybciej działają na wyobraźnię. I, I pomyślałem teraz o kryzysie jako po prostu o, o pewnej podatności na kontuzję, i ona właściwie dotyczy zarówno tych młodych zawodników, którzy mają powiedzmy 19-20 lat, ale także tych doświadczonych, prawda? To znaczy, gramy na boisku, którym jest praca, którym jest nasz zespół. Mówimy o tym kontekście zawodowym cały czas. No i to, że jestem bardziej doświadczony, to wcale mnie nie stawia w jakiejś uprzywilejowanej pozycji w kontekście, że ja przez to, że mądrzej biegam, prawda, to będę miał tych kontuzji mniej. Także tak trzeba wziąć ten czynnik pod uwagę. Ale, no właśnie, ale tak, ale to, że jestem doświadczona, mogę mieć wypracowane pewne strategie, tak? które po pozwalają mi jak gdyby szybciej wychodzić z pewnych kryzysów. Czyli mogę mieć wypracowane pewne strategie na pewne sytuacje, które się zdarzają. Problem, jak gdyby w tych ostatnich, bym powiedziała, nawet lat. Dwóch, trzech lat jest taki, że wielu z nas nie miało wypracowanych tych strategii, a szczególnie sytuacja z ostatnich kilku tygodni dla wielu osób to po prostu wiesz. No. no i to jest nic dziwnego. To znaczy w sensie takim, że płynnie przeszliśmy do pytania, jak mogę uniknąć kryzysu, w sensie czyli o takim prewencyjnym działaniu i oczywiście pewne strategie, które możemy mieć pewne strategie, prawda, które nas y, y, w sytuacjach, których się spodziewamy, y, mogą przygotować y, do tego, żeby sobie z nimi radzić. Miałem ostatnio taki projekt, mieliśmy dla właśnie firmy, która programuje na bardzo niskim poziomie, y, w sensie takim modelu ISO-OSI, czyli już tam blisko hardware'u i oni pracują w takim rytmie, że no, umawiają się z klientem na, na datę release'u nowego, powiedzmy, firmware'u. I nie wszyscy wiedzą, że nieważne, co się będzie robiło, to jak już przychodzi 23.59, ciśnienie będzie bardzo wielkie. Ono już będzie wielkie tego dnia, dwa dni, bo, bo projekt techniczny jakoś tak się tam no, modeluje, rzeczywistość modeluje, że, że ta presja jest bardzo wielka. I teraz ja wiedząc, że, że tak jest, no to mogę się przygotować, mogę mieć pewne praktyki, które powodują, że ja z tym, z tym stresem sobie lepiej radzę, ale i to jest, dla mnie to była bardzo duża obserwacja, kiedy się zaczął konflikt, wojna w Ukrainie, że praktycznie większość ludzi z mojego otoczenia, także bardzo dojrzałych liderów, którzy biorą odpowiedzialność za ludzi, za firmy, jak rozmawialiśmy jeden na jeden, to mówili: Słuchaj, przez jeden dzień nie mogłem się ogarnąć, przez dwa dni nie mogłem zebrać myśli. Bo czułem bardzo wielkie jakby lęki. No nie ma się co dziwić, no bo to jest taki czynnik, który jest no absolutnie może nie tyle niespodziewany, co no nie przygotowujemy się do niego na co dzień, prawda? bo to jest sytuacja, podobnie jak z COVID-em, graniczna. W takim razie przejdźmy jeszcze do takiego, bo chciałbym podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, która dla kryzysu też myślę, że jest kluczowa. Kryzys jest subiektywny. Prawda? To znaczy dwie osoby, które są wyeksponowane na ten sam czynnik ryzyka, na przykład, albo na tą samą zmianę w organizacji, warto to wiedzieć, że, że mogą zareagować bardzo różnie. I to jest wynik wielu różnych rzeczy, bo to jest wynik doświadczenia. To może być wynik choćby temperamentu, opracowanych taktyk, ale też osobowości, która jest no bardzo złożonym zbiorem różnych elementów, mechanizmów psychologicznych, które działają w nas. Więc też takie proste porównywanie się do kogoś innego, że ktoś, no właśnie, jest lepszy, bo nie wszedł w kryzys, albo ja jestem mocniejszy, bo jego to położyło, a mnie nie, jest zgubnym i błędnym myśleniem. Warto o tym pamiętać, prawda? Tak, ale też potrzeby, nie? No bo też pamiętajmy, że tam. Ważną rolę odgrywają emocje, tak? To często też wpadam w jakiś kryzys, bo mierzę się z emocjami, z którymi sobie w ogóle nie daję rady, tak. No i też na poziomie takim liderskim warto się obserwować, znaczy każdy warto, żeby się obserwował, gdzie następuje taka zmiana tego nastroju, że ona już nie jest takim standardowym wahaniem się nastroju mojego, tak? tylko jest taki, taką dość trwałą zmianą tego nastroju. Gdzie te okresy takie e, doświadczania, intensywnych emocji się coraz bardziej wydłużają, tak, z którymi ja sobie do końca nie jestem w stanie już radzić. Nie? Że mogę już też powoli zaczynać odczuwać takie, e, m, nawet bym powiedziała czas, niektórzy ataki paniki, tak? ale że nie panuję nad emocjami, które mnie w ogóle ogarniają, e, też na takim poziomie behawioralnym, czyli te wszystkie zaburzenia zachowań, przepraszam za słowo zaburzenia. Nie? Ale też zauważamy, i to się pojawiło w wielu firmach, i też zgłaszają to sami liderzy niekiedy, że zaczynam zaniedbywać niektóre e zadania, i też widzę, że nie wywiązuję się z nich już tak skutecznie jak wcześniej. I teraz, jeżeli ten stan się pogłębia w taki widoczny sposób, że gdzieś moje zasoby są coraz bardziej ograniczane. Ja widzę, że już nie funkcjonuję w taki sposób, jak funkcjonowałam kiedyś. Nie radzę sobie tak z tymi rzeczami, jak sobie kiedyś radziłam, no to też należy się za, zastanowić, czy nie popadam w kryzys i czy nie powinnam coś z tym zrobić, poszukać właśnie jakichś adaptywnych metod radzenia sobie z tym. No i też wiesz, to, co jest teraz, ja przynajmniej obserwuję jako takie dość duże nasilenie tego, to taki kryzys po, na takiej zaburzenia, no, dobrze, natężenie jak gdyby, takich objawów poznawczych, tak, gdzie zaczyna wchodzić takie totalnie tunelowe myślenie. Trudno jest z ludziom wyjść z szerszym spojrzeniem. I taka zdolność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, nie? postrzeganie i taka interpretacja tych wszystkich wydarzeń, no to wpływa na to, jak odbieramy tą rzeczywistość. I to jest ta, ta, ten subiektywizm. Nie? I, teraz, I teraz wiesz, mogę by też oczywiście osobowość, tak? ale też, też mogę mieć wypracowane strategie. To, że jestem młodym człowiekiem, to nie znaczy, że nie ktoś nie przeszedł jakichś tam sytuacji życiowych, które spowodowały, że wypracował sobie strategię i umie szybko jak gdyby, je zaaplikować, żeby sobie z, tym, z tą trudną sytuacją poradzić. Nie? No, od razu przyszły mi do głowy jeszcze dwa takie bardzo ważne obszary czy pojęcia, które, do, do których nawiązałaś, czyli e, widzimy to zresztą po popularności e, naszego warsztatu dotyczącego inteligencji emocjonalnej, jak kluczowa w, u liderów staje się ta kompetencja, żeby być świadomym emocji, które są we mnie które są w pracowniku, ale też które są pomiędzy nami, to jak ja wpływam na te emocje po to, żeby zobaczyć właśnie co się ze mną dzieje lub co się dzieje z pracownikiem oraz bardziej świadomie wpływać na te emocje w rozumieniu takim, że widzimy, że często liderzy nie mają nawet świadomości, jak swoją postawą, zadaniami, komunikacją po prostu wpływają na emocje innych. No i teraz jeżeli jednym z takich można powiedzieć, objawów jest... Y jest zmiana na poziomie emocjonalnym w kontekście dostępu do tych zasobów, albo, albo te, te emocje zaczynają się zmieniać, no to, no to trzeba mieć uważność i pewną wrażliwość, żeby w ogóle to zauważyć, prawda? No tak, tylko że ja też jestem w kryzysie, tak? Tak, ale teraz mówię na przykład o liderze, który ma taką osobę w, w zespole, prawda? Czyli żeby być świadomym, być świadomym tej, tej warstwy emocjonalnej i druga rzecz to wspomniałaś o potrzebach to jest też taka Rzecz, która teraz dla nas jest bardzo bardzo ważna w Leaders Island, żeby pomagać określać, definiować, badać wręcz narzędziem psychometrycznym właśnie te głębokie wewnętrzne potrzeby, bo ich trwałe niezaspokajanie powoduje, że też zmniejszają nam się zasoby. Jestem po prostu znacznie, znacznie słabsza, a przez to między innymi bardziej podatny na, na, na wchodzenie w kryzysy, no bo jak jestem silniejszy, to po prostu sobie właśnie subiektywnie radzę lepiej. No to przejdźmy właśnie do tej już sytuacji, kiedy... Kiedy wydarzyła się ta scena, kiedy to lider siedzi sobie gdzieś i słyszy puk-puk do drzwi, mówi kto tam, a po drugiej stronie słyszy dzień dobry, to ja kryzys. To znaczy, jeśli już jestem w nim i mogę to zauważyć po tym, jak powiedziałaś, czyli po pewnych emocjach, które są trwałe, które już nie trwają jeden dzień, po pewnych zdolnościach czy zasobach, które, na, które się redukują, no to pytanie, które staje się kluczowe dla mnie, to jest, czy ja mogę sobie sam poradzić jako lider z tą Sytuacją? Wiesz, no to nie wiem, no wydaje mi się, że to nie jest takie proste, prosta odpowiedź na to pytanie, bo oczywiście można na nie spojrzeć z wielu punktów widzenia. Ja myślę, że taka ważna dla lidera jest, będzie świadomość wtedy, że nie jest w tym sam. Tak? Jeszcze bym troszkę nawiązała do tego, co, co powiedziałeś troszkę wcześniej, że ktoś przychodzi do mnie, jest w kryzysie. I teraz wszyscy są w kryzysie, tak? I to, co popełniamy, też taki błąd myśląc, że komuś pomagamy, to jest mówienie, słuchaj, stary wszyscy tak mają. Nie, nie jesteś wyjątkiem. Tak. Bo to w ogóle mi nie pomaga, tak? to tylko powoduje, że ja się czuję, że ty tak zignorowałeś to, co ja Ci mówię i to, co ja tak naprawdę odczuwam. I wcale mi to nie pomaga, że wszyscy tak mają, bo ja jestem jedna. Tak, każdy z nas jest indywidualny i każdy z nas odczuwa to na swoją modłę. No i myślę, że, że oczywiście są takie rzeczy. Tak, są takie rzeczy, które nomen omen są dość prostymi rzeczami, czyli przede wszystkim oczywiście sen. Oczywiście zadbanie o to, żebym dobrze wypoczywała. Trudność, myślę, obecnej sytuacji i, i bardzo cię przepraszam, że ja tak nawiązuję do tej obecnej sytuacji, natomiast wydaje mi się, że, że dużo się dzieje i że wielu ludzi popada w takie stany około kryzysowe czy kryzysowe. Wiem, że, znaczy ty wiesz, że my że badamy wspólnie, zresztą badamy w wielu organizacjach, jak to wygląda, żeby pomóc i liderom, i, i zespołom. Natomiast... Wiesz, po pierwsze takie przyzwolenie, że daje sobie innym prawo do popełniania błędów. Tak, to już zdejmie ze mnie troszkę takiej. Takiego perfekcjonizmu obciążającego, bym powiedziała. Tak? No i też danie w prawo sobie i innym do przeżywania emocji. I tu znowu to jest wielowymiarowe. Wiesz, zdarzyło nam się ostatnio, że jeden z, jedna z liderek opowiadała, że na spotkaniu, że była wzburzona, że na spotkaniu lider. Czy menadżer, który rozpoczynał to spotkanie, nie, nie pozwolił, czy, czy nie było tam przestrzeni, żeby porozmawiać o obecnej sytuacji, jaką mamy, tak? czyli wojnie w Ukrainie. I dla niej to było, że on się okazał bezduszny. Nie? Gdzie, gdzie prawdopodobnie po prostu lider miał inne praktyki, nie chciał być może o tym rozmawiać, bo są ludzie, którzy nie chcą o tym rozmawiać, starają się gdzieś to od siebie odsunąć. I też powinniśmy to gdzieś uszanować, bo każdy ma prawo do przeżywania tych emocji na swój własny sposób, tak? Może to było dla niego dwunaste spotkanie tego dnia i na jedenastu poprzednich właśnie już analizowali tę sytuację, więc z jego subiektywnego punktu widzenia miał już naprawdę serdecznie dość, bo też było dla niego to obciążające. No, tak, ale tu jeszcze jest, wiesz, jeszcze jest wa ważna rzecz, żeby lider, każdy lider pamiętał i na ile to jest możliwe, oczywiście każdy z nas pamiętał, na tak zwane przeniesienia, nie? Tak. Dokładnie to, co powiedziałeś, nie? No, Takie przeniesienia, nie muszę tych emocji przenosić, bo empatia to nie znaczy, że jak ty płaczesz, to ja też będę z tobą płakać. Nie? Tylko, tylko, że jak ty płaczesz, to ja rozumiem, że i daję ci na to przyzwolenie, że możesz płakać, ale to nie są moje emocje tak. i wcale nie muszą być moje emocje, nie? No i oczywiście ważna jest ta rozmowa, co ta sytuacja oznacza dla każdego z nas, nie? Żeby też wyciągnąć, bo często... Często się okazuje, że taka rzeczywiście otwarta komunikacja, szczera, nie? Taka w, w takim bezpieczeństwie psychologicznym, w stworzeniu takiego bezpieczeństwa psychologicznego, ludziom bardzo pomaga uporać się z taką sytuacją kryzysową. Też wielu pomaga mówienie o planach na przyszłość, nie? czyli i biznesowych, i takich prywatnych. Co zrobimy, jak zrobimy, gdzie pojedziemy nawet na wakacje? Tak? No tu jest jak gdyby duży taki wachlarz, co komu pomaga i chyba najważniejsze w tym wszystkim jest, żebym ja nie oceniała na przykład, że ty teraz mi opowiadasz, że pojedziesz na wakacje na przykład do Indii i żebym nie zapuściła się w takie myślenie, bo to tu ta, tyle rzeczy się dzieje, a, a, a Józef myśli o wakacjach w Indiach, naprawdę? Tak, naprawdę masz do tego prawo, bo jeżeli tak sobie radzisz i tak ci jest łatwiej, no to to jest, masz do tego po prostu prawo. No i też starać się wprowadzać takie pozytywne emocje, tak? Jak gdyby, żeby unikać właśnie tego przeniesienia, żeby się wszyscy nie pogrążali tylko w tym strasznym czy tam lęku, czy takich powiedzmy trudniejszych emocjach, tylko żeby, żeby wprowadzać jednak trochę optymizmu. No i w, przy, w kontekście, wiesz, też takich spotkań, to co, to co tam rekomendujemy, żeby gdzieś na tej agendzie znalazł się taki punkt i takie otwarte pytanie, czy chcecie porozmawiać o tym, co się dzieje, czy chcecie porozmawiać o emocjach, okej, okay, no to zróbmy to, tak, jeżeli, jeżeli rzeczywiście chcemy. No, i też wiesz, przydaje się si to Sokratesa do niektórych informacji, tak, czyli specjalnie, czy ta informacja jest prawdziwa, czy jest dobra, czy jest po prostu pożyteczna, tak, żeby też unikać jakichś plotek i różnych innych niebudujących informacji. No i przede wszystkim wiesz, każdy lider i każdy z nas powinien zacząć od siebie myśleć o sobie, tak, jak gdyby na, troszkę na takiej zasadzie, że nie jestem w stanie pomóc nikomu innemu, jeżeli nie pomogę siebie, czyli relaks, tak? Czyli oczyszczanie głowy, żebym umiała sobie znalazła sposoby oczyszczenia głowy, co mogę zrobić, żeby żeby zacząć myśleć bardziej tak szerzej, żeby uniknąć jakiegoś tunelowego myślenia, czy, czy w ogóle takich perspektywy poznawczej, żeby mieć właściwą taką perspektywę poznawczą. Ale też to, co jest chyba ważne w całym kontekście tym, że to jest subiektywne, to, co podkreśliłeś, że odbieranie tego kryzysu czy odbieranie takich trudnych sytuacji jest bardzo subiektywne i charakterystyczne dla każdego z nas. Żeby mieć w sobie też tą elastyczność taką, nie? I zrozumienie, że ludzie mają różne potrzeby w tym momencie. No, i wiesz, no i taki standard. Nie narzucamy pomocy. Tylko pytamy, czego Józef potrzebujesz? Co Ci najbardziej pomoże w tym momencie? Co jest dla Ciebie teraz najważniejsze? Tak? Co, co mogę dla Ciebie zrobić? Czego potrzebujesz? No, Nawiązałeś do znowu kilku bardzo ważnych rzeczy, choćby tego, że lider, żeby mógł pomagać innym, to musi być sam w dobrej kondycji. To jest też jeden z aktualnych przypadków takiego klienta, który, który jest mocno w moim sercu, bardzo mu sympatyzuje i tutaj prezes walczy z kolejnymi, no, takimi zwykłymi, można powiedzieć wyzwaniami na tym poziomie, prawda? Tu potrzebuję zasobów, tu, tu mam jakieś projekty, które są szansą, które są zagrożeniem, tu się dzieje, coś złego, tu muszę temu pomóc, tam temu, owemu. I w pewnym momencie doszliśmy do właściwie takiego wniosku, nawet nie tylko w jego wypadku, ale też no takiemu poszerzone, że, że, że właściwie cały poszerzony zarząd to są ludzie, którzy są bardzo już zmęczeni, wycieńczeni. I, I żeby pomagać innym, żeby tą rolę liderską, która jest rolą jednak perswazyjną, realizować, no to też trzeba być samemu w dobrej kondycji. Jest ale tak. też, mhm. przepraszam, że ci tu wchodzę w słowo, ale też, żeby pamiętać, że ci liderzy mogą być wsparciem dla siebie, tak? tylko muszą to zrozumieć. No właśnie, bo jest tak, że czasem znam takie przypadki, że, że ludzie pomogą sobie sami, prawda? To znaczy, sami potrafią wyjść z kryzysu i znowu robiąc przeramowanie do sportu, przychodzi mi do głowy historia takiego legendarnego ultramaratończyka Scotta Dżurka, którego miałem okazję zresztą poznać na maratonie w Poznaniu. W jego biografii czytałem, jak on tam biegł, już nie wiem, szósty raz y, legendarny ultramaraton w górach skalistych, i tam na, po którymś tam setnym kilometrze y, biegł sobie i tak opisywał, że nagle mu coś chrupnęło prawda, w, w kości. No i tak sobie biegnie, może dlatego, że był fizjoterapeutą. To tak to wspominał, że biegnie, biegnie, i mówi, no, no czuję pewien ból, no ale przeanalizujmy, no co się wydarzyło. No, prawdopodobnie skręciłem kostkę. Tak? No to jakie są konsekwencje? No. Pojawi mi się do jakichś dwóch, trzech minut opuchlizna. Czy to coś złego? No, w sumie coś dobrego, bo mi usztywni staw, tak? Czy będę mógł w tym, z tym dobiec? No, w sumie, jeżeli to przepracuję w głowie, to jestem w stanie, zostało mi zaledwie 60 km. to więc powinienem dobiec. Czy będą jakieś kolejne reperkusje? No nie, jeżeli odciążę lekko nogę, no to spokojnie ta torebka stawowa jest rozerwana, ale nic wielkiego się tam nie wydarzy. I suma summarum tak sobie to przepracował w głowie, dobiegł, Wygrał i wszystko się udało. Natomiast no, to jest jeden scenariusz, a ja widzę, po też naszym wsparciu dla liderów, że bardzo dużą pomocą jest. Yy, Coaching kryzysowy, nad którym chciałem się teraz króciutko też pochylić, czyli takie bardzo systemowe podejście, które no jest usystematyzowane, ma takie dwie kluczowe fazy interwencyjna i coachingowa. Więc powiedz, proszę, może kilka zdań na, na ten temat. Tak, mentoring i coaching kryzysowy, rzeczywiście, wiesz, to jest taki w sumie bardzo silne narzędzie. Które ma tą fazę mentoringu, czyli taką fazę, która pomaga klientowi dość dyrektywną, która pomaga klientowi wyjść z kryzysu, i fazę coachingu, który właśnie na tym kryzysie buduje, czyli się rozwija. Nie wiem, co jeszcze chcesz usłyszeć? No właśnie to chciałem podkreślić, że to są takie dwie fazy, które po pierwsze jest ta faza interwencyjna, która jest no, klasyczną interwencją kryzysową. Dokładnie, bardzo tak. bardzo bliską do, do tej pracy psychoterapeuty, który często no, właśnie w wy... ale nie jest psychoterapią żebyśmy ale nie, się jasno nie, jest, nie, nie jest psychoterapią, oczywiście jest interwencją kryzysową, czyli wyciągnięciem człowieka z tego kryzysu do poziomu, którym ma jak rozumiem, łączność ze swoimi zasobami, dzięki czemu będzie w stanie poradzić sobie z tym kryzysem, prawda? Dokładnie, My... I to jest dokładnie, pięknie to nazwałeś, mm -hmm. czyli przerobiłeś rzeczywiście. Mm -hmm. Tak, dokładnie tak. <laughs> jest to ta faza, gdzie klient odzyskuje zasoby i o to chodzi, żeby odnalazł swoje zasoby, miał połączenie z zasobami, żeby mógł wejść do tej fazy rozwojowej. O właśnie i tutaj to też chciałem podkreślić, tak, bo o ile e, interwencja kryzysowa, którą u nas też wielokrotnie zajmował się Błażej, prawda, Pracując w ekstremalnych przypadkach z kimś, kto na dachu chce ze sobą skończyć, to też jest bardzo konkretna interwencja kryzysowa, czyli musimy z tym człowiekiem dojść do poziomu, który on się połączy ze swoimi zasobami. Natomiast y, to, co mi się podoba bardzo w tym modelu, to jest to nielubiane zresztą kwadratowe słowo coaching, który idzie zaraz za tym, dlatego że to jest w ogóle istota i piękno tego modelu wsparcia. Y, które daje bardzo dobre efekty, czyli to, co na początku powiedziałeś, Kryzys może prowadzić do czegoś dobrego, czyli do na przykład zbudowania sobie nowych taktyk albo wykształceniu nowych kompetencji, nowych strategii, być może powiększeniu zasobów, które mam. Ale żeby się to wydarzyło, to po tej fazie, kiedy ja już wychodzę z bagna w cudzysłowiu, czyli interwencji kryzysowej, musi być praca, właśnie na musi być dalsza część procesu i to jest właśnie ta faza coachingowa, prawda? Mm -hmm. I mamy tu sukcesy, jak wiesz, nie duże. I rzeczywiście bardzo ja Naprawdę cały model RAPID, według którego prowadzona jest ta pierwsza faza, później ta faza coachingu, bardzo mocne narzędzie, które pomaga ludziom dostrzec dodatkowo, ile można zrobić, ale co jest jak gdyby, dodatkowym takim aspektem, który uważam, że jest fantastyczny. Że ludzie, jak już przejdą przez tą fazę pierwszą, tej powiedzmy interwencji kryzysowej, w tym etapie mentoringu, to oni się uczą, jak sobie radzić z takimi sytuacjami w przyszłości. Nie, jeżeli by już znowu zdarzyło się coś, co zabierze ich z powrotem w kierunku kryzysu, to przynajmniej znaczna większość z nich wie, jak sobie poradzić. I jedną z takich fantastycznych zdarzeń, którym tu się podzielę, w naszej jednej z zaprzyjaźnionych firm, po kilku już tam miesiącach zakończenia całego procesu, liderka się odezwała i mówi: Słuchaj, tu, tu, tu sobie poradziłam, ale wiesz co, stwierdziłam, że to musi być komplet tych rzeczy, bo pojedyncze nie działają. nie? Czyli bardzo fajnie jak gdyby wypracowała sobie strategie, które na nią bardzo dobrze oddziaływały, no i zobaczyła, że one nie działają wybiórczo, że w momencie, jak jest w takiej, w takiej fazie kryzysowej, to musi mieć kompleks, komplet tych. Zasobów powiedzmy, ale też sposobów radzenia sobie, żeby sobie poradzić z tym kryzysem. A dlaczego mówię, że to takie świetne? No bo co się wydarzyło? Tak? Podniosła, podniosła swoją samoświadomość, po drugie potrafiła już rozpoznać tą fazę kryzysową u, u siebie i wiedziała, jak zadziałać. nie? No właśnie, tylko żeby budować, żeby taka, można powiedzieć, to wyjście poza strefę swojego komfortu, którą jest kryzys, można było przekuć na coś dobrego, no to, musimy mieć tą drugą fazę, tak? Znaczy wyjście tylko z tego kryzysu, zaleczenie tej sytuacji, to jest, można powiedzieć, połowa sukcesu. To jest za mało. No i, no i to jest za mało do tego, żeby budować na jakiś wzrost na tych sytuacjach, które są, jak mówiliśmy, nieuniknione. No dobrze, za nami 50 minut rozmowy. Bardzo dziękuję Ci, Krystyno, za Twoje doświadczenia. Mam nadzieję, że będą one też takim elementem wzmacniającym naszych słuchaczy i liderów, którzy dzięki temu Będą w stanie przyjrzeć się sobie, w którym momencie są, jak wygląda dostępność ich zasobów, na ile się łączą z tymi zasobami. To można sprawdzić, tak? Nawiążę do, do barometru, którym też wspólnie badamy, właśnie poziom. Nie tylko to, czy dana grupa ludzi, bo to można zrobić anonimowo, na przykład na poziomie zespołu czy organizacji, jest w kryzysie, czy jest blisko tego kryzysu, ale można też sprawdzić rzecz, o której dzisiaj mówiliśmy, czyli poziom zasobów doradzenia sobie z kryzysem w danej grupie bo to są też dwa bardzo ważne elementy które ze sobą się łączą. Dziękuję, że o tym wspomniałeś. Barometr jest rzeczywiście autorskim narzędziem konsorcjum Suwak. I pozwala na określenie kondycji psychofizycznej pracowników i związaną z, ni z nią ocenę potencjalnych zagrożeń w organizacji. Jest narzędziem, które pozwala zidentyfikować obszary wymagające wsparcia, oczywiście w celu stworzenia takiego bardziej przyjaznego środowiska pracy. Zweryfikuje nastroje, potrzeby zespołu w kontekście takiego szeroko pojętego wellbingu czy ogólnie pojętej kondycji psychofizycznej pracowników. Może być oczywiście, jak powiedziałeś, analiza, zrobiona analiza grupowa. Wtedy kwestionariusz pozwala na ocenę kondycji psychofizycznej zespołu, co oczywiście pomaga w określeniu ryzyka potencjalnych zagrożeń w organizacji. Natomiast w przypadku analizy indywidualnej, kwestionariusz pozwala na ocenę kondycji psychofizycznej i określenie ryzyka wystąpienia kryzysu psychologicznego. Oraz oczywiście zasobów, które pozwalają nam sobie poradzić z tym kryzysem, nawet jeżeli on jest po prostu antycypowany. Więc zapraszamy. Dobrze, bardzo dziękuję za Twój czas i Twoje doświadczenie, którym się podzieliłaś. Dziękuję serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że coś wartościowego uda nam się z tego podcastu dla liderów, czy liderzy wyciągną coś wartościowego z tego podcastu. No i cóż, pamiętajcie. Uczcie się swoich emocji, <noise> zapoznajcie się z nimi, tak? zapoznajcie się ze swoimi emocjami, nazwijcie je, bo to zawsze pomaga, jak je zauważycie i zaakceptujcie. Tak? No, każdy ma się prawo czuć, jak się czuje. Znajdźcie źródło tych emocji, żeby umieć sobie z nimi poradzić, no i zweryfikujcie, czy ta reakcja, wasza reakcja na te emocje jest adekwatna, czy jest uzasadniona, co straciliście przeżywając daną emocję. No, i zaplanujcie taką następną reakcję, gdy dana emocja się pojawi. Co wtedy zrobicie? No i co? Zacznijcie skutecznie, skutecznie pracować z emocjami, bo to jest w dużej mierze również duża szansa, że jeżeli umiemy działać z emocjami, umiemy je rozpoznać, to lepiej będziemy sobie radzić w wszystkich sytuacjach stresujących i kryzysowych. Dokładnie tak. A jeśli będziecie potrzebowali wsparcia, to pamiętajcie, że. Jesteśmy blisko. E, jesteśmy blisko i, i mamy doświadczenie w e, wspieraniu liderów, e, zespołów, pracowników i organizacji w tym aspekcie. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Raz jeszcze, drodzy słuchacze, to był 60 odcinek podcastu z warsztatu Lidera. Dzisiaj moim i Waszym gościem była Krystyna Pietrzykowska, bardzo doświadczona menedżerka, liderka i między innymi właśnie mentorka i coach z obszaru kryzysu, także w przestrzeni Leader's Island. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.